Cześć, z tej strony Dawid. Ostatnio pytaliście o to, jak przygotować się do nocnej zmiany. No więc, powiem Wam tak. Ja przygotowuję się w ten sposób, że noc przed zmianą moją kładę się po prostu jak najpóźniej spać. Tak? Powiedzmy, wiem, że mam na 18, no to idę spać gdzieś tak, powiedzmy 24 lub nawet druga rano. Śpię, budzę się jak najpóźniej i dopiero tam się szykuję, tam przygotowuję sobie rzeczy, które są mi potrzebne, o tym za chwilę. Pamiętajcie, musicie być przede wszystkim wyspani. Jak się dobrze wyśpicie, to pociągniecie całą noc i to bez żadnego problemu. Zawsze najtrudniejsza jest pierwsza nocka, potem to już leci, bo już się organizm przyzwyczaja. Z takich rzeczy, które warto ze sobą zabrać, to termos z herbatą lub kawą, zależy kto co lubi. Ewentualnie jeszcze yerba mate. Yerba mate też jest dobra. Energetyków nie polecam, bo to na dłuższą metę nie pociągniecie, po prostu organizm nie wydoła. To jest energetyk jest dobry, żeby tam łyknąć go raz na tydzień, miesiąc. A pamiętajcie, to jest i tak takie świństwo, że to nie warto. Następna rzecz, która bardzo Wam się przyda podczas nocnych zmian, to latarka. Ja tutaj mam akurat w spychu dwie. Jedna to jest czołówka, a druga to jest taka moja prywatna, ściągnąłem ze swojego karabinu. 1000 lumenów, zaraz Wam zaświecę. Wali niemiłosiernie. Wszystko widać. Co dalej można wziąć? Na pewno weźcie sobie jakieś ciepłego ciucha, bo to nawet jeżeli jest lato, to i tak zawsze warto jakąś cienką bluzę nawet mieć ze sobą, bo w nocy i tak nie ma słońca, robi się dużo chłodniej. No co dalej? Miejcie naładowany telefon, gdybyście byli gdzieś dalej, po prostu coś się działo, no to zawsze macie kontakt z kierownikiem lub brygadzistą, kimkolwiek, kto się tam Wami zajmuje podczas nocnej zmiany. No, poczekajcie chwileczkę. Okej. Dobra, wybił mnie trochę z rytmu. No ale w każdym razie, dobrze wziąć też sobie coś do jedzenia, zależy jak długą macie zmianę. Jeżeli macie jakieś dłuższe przerwy podczas pracy, nie wiem, pracujecie ciągiem 10 godzin czy coś tam, macie możliwość przerwy na przykład półgodzinnej, godzinnej, warto w tym czasie zjeść sobie, napić się ciepłej herbatki czy kawki i zasnąć za chwilę. Nawet dobre jest te pół godziny snu w takiej przerwie, bo to dużo Wam da. Pamiętajcie też, żeby mieć kamizelkę odblaskową. Jeżeli gdzieś wyjdziecie, a pracujecie z innymi maszynami, no to jeżeli będziecie ubrani na czarno, no to wiadomo, co może się stać. Może ktoś Was rozjechać, tak jak nieraz jest to na drogach, kiedy widzimy, że rowerzyści jeżdżą bez kamizelek, czy nawet bez świateł, prawda? Dlatego zawsze, mimo że będziecie mieli jakąś latarkę, warto mieć jeszcze kamizelkę. Bo to naprawdę Wasze bezpieczeństwo, pamiętajcie, jest najważniejsze. Ostatnio dużo tych wypadków, to uczulam na to. No co więcej można powiedzieć takiego o nockach? No jest to specyficzne. Nie zrobicie na pewno takiej roboty jak w ciągu dnia, bo zmienia się trochę ta perspektywa. Trzeba dużo bardziej uważać na różne rzeczy. Chociażby dojeżdżając do jakichś linii energetycznych czy innych takich, do gazów. Szczególnie niebezpieczna w nocy jest też praca na żwirowniach. Nie widzicie, kiedy się znowu obwalają ściany, lub praca przy wodzie. Też nie wiecie, co się aktualnie pod Wami dzieje. W ciągu dnia dużo łatwiej jest to ocenić. Także w nocy, moim zdaniem, powinniście skupiać się na pracach takich do robienia z grubsza. Chyba że robicie na systemie, możecie uruchomić go i
to wtedy możecie polecieć nawet po ciemaku z tematem, ale tak to nie polecam. Co tam dobrze jeszcze wziąć? Myślę, że ten termos, latarka, kamizelka to spokojnie wystarczają. Mi przynajmniej to wystarcza. Najważniejsze, wyspać się. Nic więcej nie potrzeba w sumie. No, to jest prawie takie jak praca w dzień, tak, tylko że macie dużo mniej widoczności. Teraz wam pokażę, jak tutaj u mnie to z przodu wygląda. Widzicie, ja tylko praktycznie widzę swój lemierz. Po bokach coś tam delikatnie świeci, ale też tego światła nie jest zbyt bogato. Uważajcie na wszelkie skarpy, nie skarpy. Bardzo łatwo w nocy spaść. Już też kilka takich przypadków było, że operator na przykład koparką cofał i robił akurat na skarpach i fiknął do tyłu koparką czy coś takiego, nie? Nawet z pychem w nocy też trzeba uważać, bo mimo wszystko jeżeli hałdujecie materiał czy coś, jedziecie akurat przy krawędzi skarpy, hałdy, no to też możecie na bok polecieć. Także naprawdę trzeba być bardzo czujnym i właśnie kolejny raz powtórzę, bądźcie wyspani, bo jak nie będziecie wyspani, będziecie zasypiać, to się w końcu obudzicie na boku, bo tak może się zdarzyć, że zaśniecie po prostu podczas pracy. Dobra, no to chyba takie wszystko, co mam do powiedzenia. Trzymajcie się na tych nocnych zmianach. Nie dajcie się zmęczeniu. To powiedziałem wam mniej więcej, jak ja przygotowuję się do pracy przed nocą, ale jeszcze jest taka sprawa, jak przygotować sprzęt. Przede wszystkim dogadajcie się tak, żeby dzienna zmiana sprawdziła wszystko, zanim wy obejmiecie zmianę, ponieważ przeważnie już zaczynacie, jak jest ciemno i nic nie widać, tak? No, macie jakieś oleje, nie oleje, no warto, żeby ktoś to sprawdził przed wami po prostu. Bo potem no, siedzicie z zębami, co znaczy z zębami, z latarką w zębach i patrzycie na te oleje, no ciężko jest czasami. Warto też, żeby sprawdzić jeszcze maszynę przed rozpoczęciem pracy, ponieważ jeżeli wam coś się stanie ze sprzętem w trakcie, no to w nocy już nic nie załatwicie. Pamiętajcie, sklepy są pozamykane, także może być ciężko z czymkolwiek. Najważniejsze, żebyście sprawdzili oświetlenie i mieli jakieś bezpieczniki na zapas. Czasami potrafi się spalić bezpiecznik i zostajecie bez światła nie wiadomo gdzie. Jeżeli jesteście na jakimś zakładzie, no to jeszcze ok, ale jeżeli pracujecie gdzieś na drogach, wyjeżdżacie gdzieś, nie wiem, kilometr czy półtora kilometra od bazy, no to potem, no co, będziecie wracali po ciemku? No tak nie bardzo. Ja już tak raz kiedyś miałem właśnie, że spaliły mi się wszystkie żarówki, nie wiem, jakieś przepięcie było i dobrze miałem latarkę drugą, nie? Taką ręczną sobie zapaliłem i świeciłem przed koparką, żeby zjechać na bazę tylko. Dlatego właśnie to jest ważne, żeby sprzęt był zawsze przygotowany do nocnej pracy, niczego mu nie by brakowało, żeby było zatankowane do pełna paliwo, AdBlue, czy co jeszcze tam potrzebujecie innego. Chyba wszystko tak. Ważne, żeby sprzęt był przygotowany do nocki, bo bez tego to ciężko jest. No i dużo oświetlenia. Jeżeli macie też jakieś maszty oświetleniowe, nie wiem, pracujecie na jakimś terenie i macie możliwość rozstawienia masztu oświetleniowego, też poproście o to, czy kierownika, czy sami to zróbcie. No bardzo się przydaje, jeżeli macie dużo więcej światła. No, często możecie coś pominąć. Pamiętajcie też, w nocy wszystko inaczej trochę się wydaje. Im jaśniej, tym lepiej dla was. No to chyba teraz już będzie wszystko naprawdę na temat nocnej zmiany. No cóż, jeżeli wy macie jakieś jeszcze swoje przemyślenia lub chcecie dodać coś, jak wy się przygotowujecie do nocnych zmian, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka, zasubskrybujcie, jeżeli chcecie. No i polecam też fanpage na Facebooku, też Świat Operatora, oraz Instagram. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!